Hej, teoretycy, oglądając teledysk do Lights BTS na pewno zaczęliście sobie zadawać kilka podstawowych pytań. Po pierwsze, co BTS robi w kinie? Po drugie, kto zatrzymuje czas i dlaczego? I po trzecie, czy ten żółty hydrant znalazł się tam przypadkiem, czy może jednak nie? I tak się składa, że ja zamierzam odpowiedzieć na wszystkie te pytania oraz na inne, które pojawiły się w waszych głowach podczas oglądania MV do Lights, a to oznacza, że oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! Zanim powiem wam, co zauważyłam w teledysku do Lights, to z góry przepraszam za mój głos, ale nie mam zielonego pojęcia, co się stało, troszeczkę mi on znika momentami jest okej, momentami nie, więc musicie mi wybaczyć, ale ogólnie wszystko jest dobrze, czuję się dobrze i mogę prowadzić teorię. Jakiś czas temu na naszym kanale pojawiła się teoria do Heartbeat, czyli do soundtracku do gry BTS World, który jak zawsze na pierwszy rzut oka wydawał się niewinny, ale po zagłębieniu się w każdą sekundę tego teledysku zaczęliście zauważać rzeczy, jak na przykład plama na ziemi, która okazała się być psychologicznym testem Rorschacha. Od razu powiem wam szczerze, że Lights jest dla mnie jednym ze spodniejszych teledysków BTS, mimo że wydaje się mieć szczęśliwe zakończenie. I jeżeli nie widzieliście poprzednich naszych filmików z teoriami na kanale, na przykład tych, gdzie omawiałam notki, albo cały koncept płyty Map of the Soul Persona, to zapraszam do opisu tego odcinka, gdzie znajdziecie wszystkie linki, żeby móc nadrobić zaległości, bo bez tego możecie nie do końca wiedzieć, co tu się dzieje. Lights jest japońskim teledyskiem BTS i od zawsze wszystkim się wydawało, że te japońskie teledyski BTS to niczego nie wyjaśniają, nie mają ukrytych symboli i w ogóle są po prostu choreografią, aczkolwiek udało mi się zdementować te plotki i już w kilku filmach na tym kanale pokazałam wam, że japońskie teledyski BTS uzupełniają te historie, uzupełniają to, co nie było pokazane w koreańskich teledyskach i podobnie będzie z Lights, ponieważ jest mocno połączone z Boy With Love i z całą erą Map of the Soul Persona, a także z notkami, więc znowu mamy jedno wielkie combo tego, co stworzyło Big Hit. Sam tytuł, czyli Lights, będzie się odnosił do teorii Junga, na której bazuje cały koncept nowej ery i w internecie jest mnóstwo przypuszczeń na temat tego, że kolejny album będzie nosił tytuł Map of the Soul Shadow, a Light, czyli światło, jest zupełnym przeciwieństwem cienia, czyli tego, o czym mówił Jung. W teorii Junga cień jest składnikiem osobowości, jest tym, co się w nas kryje. Cień odpowiada za pojawienie się w świadomości oraz zachowaniu człowieka nieakceptowanych społecznie negatywnych uczuć, myśli lub działań. Jest ciemną stroną osobowości, a jego źródła umiejscowione są w nieświadomości zbiorowej. Jako jeden ze składników osobowości nadaje jej bardziej spontaniczny, otwarty i ognisty charakter. Światło będzie więc zupełnym przeciwieństwem cienia, czymś pozytywnym, świadomością. Już w samym tekście do Lights mamy odniesienie do tego, że Bangtani, znajdując się w metaforycznej ciemności, zagubieni swojej własnej osobowości, gubiący swoje własne ja, odnajdą tą drogę, ponieważ światło im ją oświetli, wskaże im tę drogę. I tutaj możemy wnioskować, że chodzi o ARMY, które oświetlają im drogę i dzięki fanom BTS może osiągnąć wszystko. I tego możemy być pewni, jednak czytając ten tekst jeszcze kilka razy, zauważymy też powiązania z historią wykreowaną przez Big Hit, czyli tym, co mogliśmy przeczytać w notkach, tym, co mogliśmy zobaczyć w komiksie do Save Me i tym, co widzieliśmy w teledyskach BTS od czasów I Need You. Już w pierwszym wersie śpiewanym przez V jest nawiązanie do telefonu, a jak wiemy, V próbował zadzwonić do Namjoona po pomoc w prologu po tym, co się stało w I Need You. Kolejne wersje, tym razem należące do Jina i Jimina. Jest to bezpośrednie odniesienie do tego, że Jin jest w stanie kontrolować czas w komiksie Save Me i robi to właśnie po to, żeby uratować przyjaciół. W zwrotce J-Hope'a pojawia się fragment o upadłych aniołach, które znają ból. To z kolei jest odniesienie do całej ery Wings, do posągu, który widzieliśmy w Blasphemous and Tears, do V, który miał na plecach rany po skrzydłach i tutaj w domyśle po zniszczonych skrzydłach, tak jak mamy to w tekście. Natomiast samego J-Hope'a ze skrzydłami też widzieliśmy w erze Wings, ale w jego krótkim filmie Mama. Jeszcze jedna linijka w zwrotce J-Hope'a będzie znacząca. Wspomina ono stawieniu czoła samotności i pokolorowaniu swojego życia, a to z kolei możemy skojarzyć ze sceną znów z jego krótkiego filmu, ponieważ on tam był zamknięty w izolatce, więc był samotny, a ściany pokryte były kolorową farbą. Ale oczywiście słowa w partii Jimina i Jungkooka też nie zostały wybrane przypadkowo.
swoje słabości w notkach, a ostatni wers będzie odnosił się do Lai Jimina, które opowiadało o tym, że jest uwięziony w kłamstwie, a w Light spróbuje w końcu przestać się okłamywać. Jak widzicie, tekst w większości odnosi się do historii, którą wszyscy doskonale znamy, czyli historii wykreowanej przez Big Hit, doskonale opowiedzianej w notkach i w komiksie do Save Me, ale przyjrzyjmy się w końcu teledyskowi, żeby sprawdzić, czy on też do tego nawiązuje. Na samym początku teledysku widzimy salę kinową i jest to bezpośrednie połączenie z teledyskiem do Boy With Love, z tąże różnicą, że tam BTS znajdowało się poza kinem, a w teledysku do Light będzie się znajdowało w środku, ponieważ jest to po raz kolejny odniesienie do teorii Junga i Light będzie pokazywało to, co dzieje się wewnątrz osobowości BTS, czyli takie rzeczy jak cień i nieświadomość, a Boy With Love było z tego zupełnym przeciwieństwem. Gasną światła, na ekranie pojawia się obraz przypominający wodę, co może nam się od razu skojarzyć z teledyskiem do Run, gdzie widzieliśmy V w wodzie oraz z prologiem, gdzie skoczył, i również Jimina widzieliśmy wiele razy w wodzie, czy to w teledysku do I Need You, czy w japońskim, koreańskim Run, czy na przykład w Light. No i oczywiście nie zapominajmy o największej zagadce do tej pory nierozwiązanej, czyli co wydarzyło się nad morzem. Jungkook wchodzi do sali kinowej, zajmuje miejsce, ale jest sam i wygląda na przygnębionego. Z zewnątrz, z drugiej strony, prawdopodobnie do tej samej sali próbuje wejść V, ale drzwi są zamknięte i tutaj warto zwrócić uwagę na ich kolor, ponieważ są niebieskie, a biblijne znaczenie koloru niebieskiego to moc uzdrawiania, więc możemy uznać, że BTS, wchodząc do środka tej sali, zostają uzdrowieni i to nie oni fizycznie, tylko zostają uzdrowione ich dusze. I tak, wiem, że tam jest żółty hydrant. Przypomnę, że żółty hydrant to system prywatny podłączony do publicznego i BTS może być takim żółtym hydrantem podłączonym do publicznego systemu, czyli po prostu do K-popu. Kolejna scena przedstawia Jungiego, Namjoona i Hoseoka wewnątrz kina i to z kolei kojarzy mi się od razu ze Spring Day, ponieważ już tam widzieliśmy tę trójkę przed motelem, na którym widniał napis Omelas. Omelas jest to oaza spokoju, miejsce idealne, pełne harmonii, a opuszczając Omelas, ludzie narażają się na chaos, na zaburzenie tego ich idealnego świata i jest to też metafora dorastania. Jimin podbiega nagle do V i razem dostają się do kina, popychając ścianę, na której wisi bankomat. I błagam, nie pytajcie mnie o znaczenie bankomatu, bo chcę żyć w przeświadczeniu, że on tam po prostu wisi. W momencie, gdy wchodzą do środka, Jungkook nagle się odwraca oślepiony światłem, wstaje, ale nikt nie wchodzi, ponieważ czas nagle się zatrzymuje. I równoległa scena pokazuje Jina, którego mija Namjoon, Jungi i Hoseok. I z notek pamiętamy, że Jin zdradził swoich przyjaciół. To przez niego coś się stało, a w Lights oni nawet nie zwracają na niego uwagi. Ponownie pojawia się nawiązanie do komiksu Save Me. Co prawda czas się zatrzymał, ale Jin nadal jest w stanie się poruszać, ponieważ to on nim włada, chcąc naprawić to, co zniszczył. Później widzimy już całą szóstkę na sali. Jin dołącza do nich jako ostatni. Nie znamy kolejności, w jakiej pojawiali się w kinie, aczkolwiek na pewno będzie się to łączyło z akceptacją siebie, z wyzbyciem się tej ciemnej strony swojej osobowości i z poznaniem swojego własnego ja. W scenie z J-Hope'em pojawia się kolejne nawiązanie do Spring Day, ponieważ podnosi on rękę i to przypomina scenę ze Spring Day, której zrobił dokładnie to samo, siedząc na dachu pociągu. Kolejne sceny pokazują, jak inni członkowie przechadzają się obok swoich przyjaciół w momencie, gdy czas jest zatrzymany. Jungkook otwiera niebieskie drzwi i wychodzi na zewnątrz, a tam zauważa go V, który nie mógł wcześniej wejść do środka. I pewnie teraz coś przestało wam się zgadzać, bo chwilę temu powiedziałam, że V i Jimin popchnęli kawałek ściany i weszli do środka, co jest w sumie prawdą, ale tutaj po raz kolejny Big Hit próbuje nam pokazać różne rzeczywistości, różne biegi wydarzeń, czyli w momencie, kiedy mamy zatrzymany czas i próbujemy coś zmienić, to zmienia się cały bieg historii, dlatego w jednej wersji V nie otworzył drzwi, a w innej wszedł do środka z Jiminem. Skoro już o Jiminie mowa, to dołącza on do Jungkooka i V chwilę później, co widać na głównym ekranie w sali, i Jungkook jest też jedyną osobą, która śpi na seansie, ale Jin go pilnuje i budzi. Kolejne fragmenty pokazują, jak BTS wydaje się być coraz bardziej szczęśliwe, razem spędzają czas i się śmieją, jednak Jungi jest na parkingu, zresztą jak cała reszta BTS, z tąże różnicą, że oni leżą w szóstkę na ziemi, a Jungiego z nimi nie ma. I tutaj pojawiły się różne teorie w internecie, jakoby jest to wielki spoiler co do tego, że intro na najnowszym albumie ma należeć do Jungiego, a przynajmniej takie są przypuszczenia, więc może coś jest na rzeczy. Na niebie podczas sceny Siuki widzimy mnóstwo gwiazd, a wokół niego latarnie, które będą nawiązywać do tych, które widzieliśmy w teledysku do Boy With Love, jednak te są zgaszone i tutaj jest kolejne odniesienie do Shadow. Gwiazdy za to ARMY, które oświetlają Bangtaną drogę. Namjoon sprawia, że czas znów rusza, wraz z nim seria zdarzeń, chociaż nie do końca pozytywnych, jak na przykład rozsypany popcorn. ARMY idzie w stronę światła, a my znów widzimy salę kinową, jednak Jin tym razem jest tam sam i obserwuje swoich przyjaciół na kinowym ekranie. I to jest moment, kiedy wszystko się zmienia. BTS staje się nagle szczęśliwe, biegną w stronę światła, a to już z kolei widzieliśmy w scenie z Highlight,
Twilight Thrill, a za drzwiami, do których dobiegają, stoi Jean. I to z kolei mi kojarzy się z faktem, że Jeana widzieliśmy wiele razy w różnych teledyskach, w różnych filmach za zasłoną przy oknie. Może to oczywiście oznaczać, że Jeanowi się udało, że naprawił przeszłość. BTS dołącza do niego w kinie i widzimy scenę z V na parkingu, ale teraz mamy zapalone latarnie, które dają światło. Nieświadomość zamienia się w świadomość. Negatywne emocje zamieniają się w pozytywne i tak szczęśliwe BTS widzimy już do końca teledysku. Wnioski? Po pierwsze, BTS odnalazło swoje własne ja i je zaakceptowało. Po drugie, Jeanowi udało się naprawić błędy z przeszłości i BTS mogło znów być razem. Ewentualnie, co jest bardzo smutną alternatywą, nie udało mu się to, ale przyjaciele mogli znów się spotkać w innym życiu. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Jeżeli czegoś nie zauważyłam, ewentualnie macie swoje własne teorie, to wiecie co robić. Scrollować troszeczkę w dół, napisać swój własny komentarz z teorią, z opinią. I oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał, albo jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to też zróbcie to samo. Ja mam na imię Karol, oglądaliście teorie BTS na kanale Unbridled Buffalo i do zobaczenia w następnym filmiku. China.